Siemanko! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jaki on ma głos? Siemanko! Nie damy mi się do ucha. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Czuję się jak skazaniec. No ale cóż. Obiecaliśmy to kiedyś w Radio Czwórka, która już prawdopodobnie nie istnieje. Obiecaliśmy to w paru innych filmikach, że na 100 tysięcy polegnę. Tak jest, także sprzęcior proszę mi podać, panie doktorze. No i tym sprzętem pan będzie mnie golił. Oczywiście to był żart. Jaki żart? Podłącz mi to do kontaktu. Dobra, tym już się pobawiliśmy. A teraz zaczynamy tym sprzętem. Jest na zero, jak widzicie, kurde jego mać, nie ma nic. Wow, no ja mogę to mać. No i niestety się teraz... Działa? Ciekawe jak mnie klienci... Ale będzie mnie gryzło przez pół dnia. Oczywiście mam tutaj jeszcze jeden sprzęcik, który pozwoli mi przeżyć to wszystko. Czyli wkładam to sobie i zaciskam. Bo to będzie boleć. Mocno zaciskam. Ty, z miotkę będę... Jest to taki już spocony z nerwów chyba jest. Dobra, dobra. Pokryj trochę głowę, żeby było widać. No, ty, uwaga, powoli. Dobra, mam ołówek. Na ten bol. Masz tę bliznę, czy ja tak zrobiłem? Dobra, Tomek, krwi też się może polać. Pokryj się. No, nie tak do przodu, tylko głowę. Czekajcie, jak tata będzie wyglądał za... nie wiem ile lat. Tylko tata spocony jak ci. Gorąco, po prostu słońce świeci. I jak tata łysy, nie? Tata łysy, nie? Jeszcze dres ci kupimy. Będzie... O kurde ty, ja patrzę teraz, że uszy odstają. Dobra, prawa strona, weź pokaż do kamery. O, zobaczcie, jaki rok jest ładny, kurde, macie. A ty lusterka nie mamy, co? No nie ma. Uwaga, przechodzę na drugą stronę. Jesteśmy na budowie, tak jak... Usiądź trochę pod kątem. Lewą ręką. Rzecz najbardziej rozpoznawalna u mnie... Niestety też pójdzie, że... Już się nikt nie rozpoznał. Tak. Czemu przez chwilę? Zobaczyłem się, że za tydzień już będzie spoko, ale przez ten tydzień to sam siebie z lusterką prawdopodobnie nie patrzę tej na w ogóle. No nie da się, bo mam już tych lusterek wszędzie tego. Ty, ja taki siwy jestem? Ja nie widzę, mam same białe włosy. Czekaj, bo musisz teraz... O Boże. Usiąść tyłem. Ale powiem ci, że młodzie też wygląda na 100%. Pewnie tak. Dobrze, więcej takich głupich pomysłów nie będę robował. Ty chcesz młodzie wyglądać, ale... Ja mam. Ja już dwa razy w życiu na łysy się goliłem, ale wtedy akurat pracowałem w Hiszpanii. Ale tam fryzurka właśnie tego typu była bardzo pożądana, ponieważ tam były takie upały. A kiedy tam przynajmniej miałem opaloną tą czachę na brązowo, a tutaj to pewnie będzie blada jak... Nie wiem, za dużo. Ale skąd te siwe włosy? No z boku masz siwe włosy. Boże, zaufanie. Tak, młody chłopak jak ja, takie siwe włosy. Młody chłopak jak tata. To ja jestem chyba, nie wiem, dopiero się urodziłem. No, przynajmniej mam włosy, a nie siwe, bo siwe, ale są. Znaczy, były. No, ale będą znowu. A może teraz po tym goleniu trochę lepiej mi urosną. Generalnie to mi się na moje opowiadanie, że chyba
Już. Kuźwa, ale bonusów to mówię. No dobra, obiecane. Weź, nie, nie. Ty też porządnie to zrobiłeś? Właśnie nie. No to... Tak, ale mnie na karku najbardziej. No ja wiem, bo ty na karku masz najwięcej. Ty, ja mam taką dużą czachę? Ja to zawsze myślałem, że to włosy. To... No dobra. Ile ty mi jeszcze zostawiłeś tego? Okrę głowę. Dobra, później ścieżkę poprawię. Dla wesz czy innych pcheł. Później poprawię. Dobra, kochani, właśnie z tego poszedł. Jak to szczera. Jakie chaszcze. Przecież tu kolarkę zstępi zaraz. No, pani nie obetni. Masz w nosie, normalnie. Dobra. O, jak zostały! Oła! Jakie druciki! Ale prawie, nie? No. Jaki łysy tata! Obiecane, dotrzymane. Resztę owłosienia poza... Nie! Programem. Tato, teraz jedziemy z dołem. Oczywiście z tego, z jakiej to było okazji, może tata powiedzieć. Właśnie, obiecane, dotrzymane na 100 tysięcy osób. 100 tysięcy, dziękujemy oczywiście. Dole wszystko, co na moim ciele jest obłosione. Na razie tylko te czaszki. Reszta po programie, ale obiecuję, że będzie dotrzymane. Ale ze względów estetycznych, wizualnych nie będziemy tego pokazywać. Tata, zlewasz się ze ścianą. Tak, ale ja muszę mieć tą zmiotkę jakąś, żeby się ten, bo wszystko mnie gryzie. Dobra, więc dziękujemy i zostawiajcie łapki w górę. Subik, subik. Sobie łapka i komentarz. Bardzo mile widziane. Znaczy nie wiem, chyba dobrze. Tak. Jaaa.